Witajcie. Dzisiaj nagranie tematyczne. Dzisiaj pierwszy dzień roku szkolnego. Niektórych z Was to dotyczy, niektórych z Was to dotyczy bardziej osobiście, niektórych ze względu na potomstwo, a dla wielu z nas jest to po prostu koniec sezonu urlopowego, który albo ma miejsce dzisiaj, albo w najbliższym czasie i wchodzimy z powrotem w system taki bądź inny, zależy kto jak pracuje, kto ma jakie obowiązki. Wczoraj spotkałam się z przyjaciółką i z żalem mówiła mi o tym, że jutro się zaczyna gonitwa i spotkamy się dopiero gdzieś około za rok, bo tak wygląda jej najbliższy rok szkolny. I stąd też inspiracja do nagrania tego filmu, bo każdy z nas ma jakieś obowiązki, takie bądź inne, bądź zawodowe, bądź rodzinne, bądź jeszcze jakieś inne. I lato jest takim czasem przestrzeni, że nawet jeżeli nie macie tego urlopu, no to jest dłuższy dzień, jest więcej słońca, jest więcej też energii na różne działania też na zewnątrz, natomiast jesień to z jednej strony taki czas bardziej refleksyjny, czas na wyciszenie, ale też powrót do pewnego rodzaju obowiązków, czyli z jednej strony nasze ciało w związku z nastaniem kolejnej pory roku będzie się wyciszało, potrzebowało więcej odpoczynku, więcej czasu na refleksję, zadumę, a paradoksalnie zaczyna się teraz sezon bardziej zintensyfikowanej pracy zawodowej, czy też edukacyjnej. I jak sobie z tym wszystkim radzić i jak nie zwariować, że tak powiem. I dzisiaj kilka rad na to zwrócić uwagę przy planowaniu swojego czasu na ten nowy rok szkolny, czy na ten sezon pourlopowy. Pierwsze, co bym mogła Wam zasugerować, to jeżeli macie jeszcze wolną chwilę, ostatnie wolne chwile przed wejściem w jakiś tam kołowrotek, to proponowałabym zrobić sobie mapę marzeń i też podlinkuję wam do filmów, o których będę wspominała w toku mojej wypowiedzi teraźniejszej, więc radziłabym każdemu, żeby zrobił, jeżeli ma taką przestrzeń i oczywiście ochotę, ale warto zrobić mapę marzeń. Czyli usiąść sobie na spokojnie i pomyśleć, jakie są moje cele, jakie są moje priorytety, jakie są moje marzenia. I w momencie, gdy zrobicie sobie tą mapę marzeń, czy przy pomocy jakichś wycinanek z kolorowych gazet, czy przy pomocy rysunków, haseł i tak dalej, to jest coś, co jest taką mapą waszej podróży, tak? I możecie sobie to powiesić w jakimś widocznym miejscu, czy nad biurkiem, czy w sypialni, czy w jakiejś swojej tajnej szufladzie, do której zaglądacie, kiedy macie chwilkę, żeby to sobie po prostu ułożyć i mieć, tak? Żeby mieć do czego wrócić, do czego się odnieść, żeby wiedzieć, jaki jest kierunek, nawet jeżeli gdzieś te codzienne obowiązki was przytłoczą. Czyli mapa marzeń, pierwsza kwestia, żeby przypomnieć sobie, o co nam chodzi i żeby tego nie zgubić w tym codziennym biegu. Druga kwestia to, jak zachować nasz spokój umysłu w tej gonitwie, tak? Czyli z jednej strony warto prowadzić tą księgę wdzięczności, o której Wam wspominałam i którą też Wam przykleję link do tego filmiku. Pokrótce, księga wdzięczności jest to zeszyt, który prowadzi się codziennie i wpisujecie, za co jesteście wdzięczni. Więc jest to z jednej strony banalnie proste, ale z drugiej strony gdzieś, gdy jesteśmy przeładowani, zapominamy o tym, żeby cieszyć się po prostu drobiazgami, tym, co nas spotyka. A jeżeli uda nam się utrzymać tą pozytywną energię i skupienie na tych pozytywnych rzeczach, to też inaczej będą rzeczy płynęły. Czyli pierwsza mapa marzeń, drugie księga wdzięczności. I trzecia kwestia, czas dla siebie. I to jest bardzo ważne, żeby w tej codziennej bieganinie mieć ten czas dla siebie, tak? I tak jak już mówiłam przy różnych innych okazjach, jeżeli chcecie być dobrze też dla innych ludzi, tak? I pomagać innym i cieszyć się życiem, dzielić się radością z innymi ludźmi, musicie być sami doładowani. A żeby się doładować, trzeba sobie zapewnić tą przestrzeń dla siebie.
I tutaj jest już wasza kwestia, co wam sprawia przyjemność, co wam daje radość, co was pozytywnie doładowuje, tak? To jest też taka okazja, ten wrzesień, żeby zapisać się czy na zajęcia jogi, czy na zajęcia tańca, czy na jakiś basen, czy na, nie wiem, jakiś kurs malowania w domu kultury pobliskim, cokolwiek, co wam przychodzi do głowy, albo zapisać się na te zajęcia, wtedy was nie ma w domu, nikt wam nie może przeszkadzać, tak? I wtedy rzeczywiście łatwiej jest wygospodarować ten czas dla siebie. Albo zarezerwować sobie jakiś dzień czy popołudnie w tygodniu, które jest tylko dla was, na waszą aktywność, która was po prostu doładowuje. I czwarta rzecz, warto pamiętać o medytacji, o codziennej, albo raz w tygodniu zostawić sobie przestrzeń na medytację, na ćwiczenia oddechowe, albo na taką dłuższą relaksację z jogą nidrą, na taki relaks i oddech dla siebie. I to bym wam proponowała w tym nowym roku szkolnym, czyli mapa marzeń, księga wdzięczności, druga sprawa, i trzecia sprawa, przestrzeń i czas dla siebie, chociaż raz w tygodniu, chociaż godzinkę w tygodniu, i czwarta sprawa, przestrzeń na relaks, na medytację, na jogę nidrę, żeby odświeżać swój umysł. I to wam dzisiaj chciałam zaproponować, żeby gdzieś nie zgubić się w tym biegu. Pod filmem zostawię linki do tych rzeczy, o których wspominałam. I życzę sobie i wam, żebyśmy jeszcze złapali słońce, doładowali się i w tej porze bardziej spokojniejszej, paradoksalnie, tak, gdzie natura obumiera, żebyśmy też znaleźli przestrzeń na swoją autorefleksję i gdzieś, żeby udało nam się płynąć z cyklami natury, bo wtedy płynie się łatwiej. Bo kiedyś też nagrałam taki film i też wam go podlinkuję, o tych rytmach natury, o których zapomnieliśmy. Bo kiedyś ludzie żyli z tymi rytmami natury, czyli gdy było lato, było więcej tej aktywności, było zbieranie plonów, przetwarzanie i tak dalej. Natomiast jesień, zima to był czas bardziej spokojniejszy, też mniej wymagający fizycznie, gdzie było więcej czasu na refleksję i odpoczynek. Teraz troszeczkę to zostało powywracane do góry nogami, ale warto pamiętać i słuchać właśnie też swojego ciała, czyli piąta rzecz, możemy to pisać jako piąty punkt, żeby słuchać swojego ciała, tak, żeby z jednej strony się nie przetrenowywać, ale też żeby słuchać tego, czego nasze ciało potrzebuje, czyli zapewnić sobie odpowiednią porcję odpoczynku, tak, czy relaks z książką, czy gdy ciało będzie potrzebowało jesienią też innego odżywiania, czyli więcej, powiedzmy, ciepłych zup i tak dalej, i herbatek. I słuchamy siebie. Jak będziemy słuchać siebie, to będzie wszystko dobrze. Do zobaczenia.